Hejo, hejo, witajcie. Nie wiem, czy się uda. Dobra, jak widać już silnik wyjęty. Trochę było roboty z tym, ale mamy tutaj taki mykes. O, beleczka, pyk, pyk, pyk. I silniczek wyciągnięty na pasie. Po prostu ściągamy samochód w dół, zakładamy z powrotem te łańcuch i do góry. Silnik rozpięty. Można zacząć czyścić tył. Magiel bez wspomagania. Trzeba będzie założyć wspomaganko. No, trochę na kaję to się może być ciężko. No i jak widać, jeszcze tył nierozebrany. Pompa i bak nierozebrane. I deska jeszcze nierozebrana. No to jest właściwie tyle. Z takich rzeczy, które będą do wymiany, no to całe zawieszonko idzie do wymiany, bo się nic z tego nie nadaje. Wahacze górne są uszkodzone. Oba. Amortyzatory są całe, sprężyny całe, ale niestety to się nie nada do KTS-u, bo jest po prostu to za delikatne. Sworznie dolne są do wymiany, są wyjechane. Potrzebuję nowe przednie i tylne wahacze z EG5, bo one mają stabilizator przedni, stabilizator tylny, wszystkie gumy. No, oczywiście cały zawias, większe hamulce. A skrzynie biegów. Skrzynia biegów jest najgorsza, bo jest uszkodzona. Synchronizator drugiego biegu jest uszkodzony w skrzyni biegów i po prostu zgrzyta. Nie, no i przydałoby się, żeby była to krótka skrzynia biegów. No i jeszcze parę tam rzeczy będę potrzebował, żeby to złożyć. No i co? Tył. Dzisiaj już się nie biorę za tył, bo dzisiaj kierowałem, pilotowałem ziomeczka. Zajęliśmy czwarte miejsce w klasie junior. Drugi jego start, zajęliśmy czwarte miejsce na 12 zawodników i 35 miejsce w generalce na 70 startujących. 15-latek, Opel Corsą 1-2-16, seria, tylko na, z przodu mieliśmy Matadory 185 na chyba 50, na 60 albo 70 albo 80, nie wiem. 14 i z tyłu Extreme W4. Naprawdę samo się giął jak nie powiem co, ale za to kleił jak wściekły. No i tak mówię, ja robię Hondę, jadłem troszeczkę z chłopakami tutaj też na ten temat. Mówią, że dobry pomysł, że samochód przyszłościowy, żeby robić. No i tu jeszcze te będą do zdjęcia dolne listwy, bo tam musimy się dostać do progu, ale to już jak rozbiorę tył, opuszczę go w dół. Postawimy go na palecie z kółkami. Takie kółeczka mamy, nie wiem czy wam pokażę, ale nieważne. Taką paletę zrobimy na kółkach, żeby samochód położyć na niej i żeby po prostu to sobie jeździło po garażu. I pierwsze co musimy przewrócić go w tą stronę, bo z tamtej strony jest bak. Wlew paliwa musimy zdjąć bak i wiadomo o co chodzi. I po prostu paliwo wrócić na przykład do kosiarki, bo teraz nie wiem do czego. No i wracając do rajdów i KLTS-ów, to następny start. Ja będę bronił tytułu mistrza takiego małego KJS-u. 4 grudnia będę jechał z pilotem, a potem to się zobaczy. No to będzie ostatni chyba start Cinquecento. No i właściwie tyle. Nara. Witajcie, witajcie. Kolejny dzień. Działamy. Zastanawiam się, co jest na podłodze. Pianka montażowa. Bo pianka montażowa znajdowała się tutaj w progu. Sprawdziliśmy, co się dzieje. Rozcięliśmy ten próg. Wyciągnęliśmy całą piankę i się okazuje, że popatrzcie, to jest 30-letnia blacha, która jest tylko w środku ma nalot. Nic więcej. Nic więcej, nic mniej. Tylko jest nalot. Tu wszystko jest pięknie, fajnie. Wyczyściłem to z pianki. Najgorszą rzeczą w tym progu od strony kierowcy jest ta rzecz. Taka fajna dziurka. To całe trzeba będzie odciąć i wstawić nowe. To nie jest żaden problem, bo to jest proste. Tutaj jest dziurka wewnątrz na mocowaniu pasa. Ale tego nie będziemy korzystać, po to oczywiście pasy rajdowe będą wchodzić. No i tutaj ta dziurka oczywiście, pikuś. Zdjęliśmy bak, nie było żadnego problemu. No i tutaj też taki mały kwiatuszek do zrobienia. Oczywiście wszystko, wszystkie jakieś tam elementy, gdzie jakaś ruda wychodzi, to wszystko będzie wyczyszczone. Od nowa, pomalowane, zabezpieczone, bez żadnego problemu. Najlepsze, że to jest konserwacja fabryczna. Tu był założony plastikowy próg, więc to wszystko jest ładnie, czyste, bez żadnego problemu, bez rdzy. Wszystko pięknie, fajnie. Dużo mniej roboty niż przy Peugeocie. Dobra, działamy. Tyle, hej.
Siema, siema, siema. Kolejny dzień, kolejna robota. Z takich rzeczy o ciekawych, ktoś tu robił wstawkę, nie zabezpieczył tego w ogóle i to się spało, więc to jest to już wstawione. No oczywiście nie jest pięknie, bo to jest dopiero początek. Tu się posypało całkowicie. Tutaj jest całe do remontowania. Tutaj się wietrzy, to już widzieliście wcześniej. Jak widać, cały spód tutaj już jest wyczyszczony. No i tutaj jest takich rzeczy, które się pojawiły, no to jest to. Podłoga poszła się rypać, to trzeba całe wyciąć gdzieś między do tego momentu i wstawić po prostu nowe. Takie będzie co innego, ale będzie też pofałdowane. No i właściwie to jest na tyle, małe kroczki, że tak powiem. Tutaj poszły śruby, tych nakrętki, trzeba będzie to otworzyć tak samo jak jest tam na dole otwarte. Po prostu wstawić, jak będziemy to składać, to wstawić nakrętkę, ona tu nawet ją widać. Wstawić nakrętkę, zakręcić wszystko, zaspawać. I tyle. No, oczywiście dziurki dziurkami, wszystko w swoim czasie. Przyszły przewody w oplocie, przyszły wahacze plecione z tarczami. No i jeszcze mam trochę rzeczy przyjść na spokojnie. Z dobrych informacji znalazłem ziomeczka, który robi krótkie skrzynie biegów do tego samochodu, więc będzie hybryda z bardzo krótkimi przełożeniami, więc to już jest naprawdę bardzo fajny sukces. No i tyle, no. Działamy, tak? Hej! Hej, hej, siema. Dobre wieści. Przyszedł cały zestaw, przód i tył, zawieszonko, wszystko na poliuretanach, odremontowane, wymienione wszystko na nowe, z samochodu, ściągnięte dopiero, więc praktycznie wszystko nowe. Tutaj jeszcze dodatkowo są poliuretany. O! Na przód. Poliuretany. Wszędzie poliuretany razem z wahaczami, z wszystkim, wszystko ma ten. Tylne wahacze też mają poliuretany, ale tylne wahacze te będą wymienione na te do stabilizatora. O, one mają tą dziurkę, te nie mają tej dziurki właśnie, żeby można podpiąć tylny stabilizator. Tarcze nowe, klocki nowe. Jedyne co mi brakuje to amortyzatory. Kupiłem też wcześniej to samo, tylko że używane, no niestety znalazła się lepsza okazja, no też wziąłem to. Dodatkowo tu jeszcze parę gratów jest typu odremontowane tylne zaciski, śruby, co jest najważniejsze, śruby, które pourywałem, też dostałem. Silnik jeszcze nie rozłożony, skrzynia widać leży. To jeszcze trochę czasu, no na razie samochód stoi, czeka, bo musimy zrobić piaskarkę, żeby wypiaskować elementy. Bo gdzieniegdzie już, jak widać, poczyściłem, ale to jest tak niefajnie, nie podoba mi się to. Wolę to wypiaskować i będzie to dużo lepiej wyglądało. Zamaluję i tyle. Na razie tyle z roboty. Hej. Siema, siema. Taki mały progres. Tutaj już jest zrobione. Całe to jest tylko do wyczyszczenia, do pomalowania epoksydem. No i tu zaczęliśmy już robić próg. Najwyższe dziurki. Tutaj widać, już jest wycięte, żeby wstawić do zamknięcia i ta strona już będzie praktycznie zrobiona. Tutaj zrobione wzmocnienie z grubej blachy. To się nie posypało. No zostaje do zrobienia ta dziura. Zaczynamy ten dół. I jedziemy. Już dużo nie zostało. Zostaje zrobienie tego progu całego prawdopodobnie. Nie wiadomo, co tam się dzieje jeszcze. Tu, no i tam w nadkolu praktycznie do składania. Do malowania, do składania. Tyle.
Witajcie, dawno mi nie było. No, trochę się zmieniło, samochód, jak widzicie, już jest na drugiej stronie, już jest gotowy, cały. Cała blacharka jest skończona. Zaraz wytłumaczę, co tam jest. Zacznijmy od tej strony. Tutaj już wczoraj malowałem tą stronę i się okazało, że w tym miejscu jeszcze wyskoczyła dziura, bo była pod takim plastikiem tutaj zakrywającym. No to jeszcze to zaspawaliśmy. Jak widać, tu była dziurka, tutaj też były dziurki. Całe progi są już zrobione, wzmocnione, z grubej blachy, więc nie ma żadnego problemu. Co tu jeszcze z ciekawych rzeczy? Wyczyszczone, o, te rzeczy zostały otwarte, bo tu są takie do regulacji zawieszenia te. Musiałem jedną gdzieś, nie zgubiłem, tylko rozwaliłem, jak próbowałem wykręcić wahacz. Śruba pękła i trzeba po prostu odciąć, otworzyć i wyciągnąć. Jedna i druga strona jest zrobiona. Są zamontowane mocowania do pasów rajdowych. Tutaj jest zamontowana osłona. Tak, tu idzie paliwo i tylne hamulce. I tu jest zrobiona osłona z metalu specjalnie, żeby nic się przez przypadek nie walnęło w przewody i stracilibyśmy hamulce lub paliwo. Tutaj próg jest oryginalny, do tego ma dziury. Tutaj już tylko była do zrobienia taka jedna łatka. Z tej strony u góry było do zrobienia, tutaj jak widać, było kilka dziurek do załatania. To jest tyle. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Przejdźmy tutaj, wszystko wyczyszczone, odmalowane. Nie wszystko jest pomalowane, bo nie wszystko będzie pomalowane, bo to jest bez sensu do samochodu, do KJS-u. Więc zrobiliśmy jeszcze szybkie podnoszenie samochodu za przód. Wzmocnienie, to jest zarazem wzmocnienie do płyty. Jak widać, tutaj nie ma tego całych sanek, bo są zdjęte, jeszcze będą malowane. Ale to dopiero przy składaniu. Z tyłu tutaj nic nie było robione. To jest tylko tyle. Środek już został wyczyszczony. No i co? Czekam na tatę. Zaraz chwilkę będziemy go kłaść na ziemię. Stawiać go już na kobyłki. I samochód zaczynam powoli składać od A do Z. Zawieszenie i tak dalej, i tak dalej. Muszę jeszcze kupić parę rzeczy. Typu. Tutaj będę potrzebował kupić do środeczka, jak mamy drążek do zmiany biegów, poliuretan, żeby to wzmocnić, short shifter, gumy do silnika i do skrzyni biegów, bo są wyrąbane i muszę zamówić poliuretan. Jeszcze musimy zrobić mocowania do siedzeń. No właściwie tyle, nawet do kierownicy, bo też nie mam. Niektóre części przyjdą z Cinquecento, z tego powodu, że po prostu nie opłaca mi się tego kupować, skoro Cinquecento mi tak już nie będę jeździł, bo klasa 900 całkowicie umarła, a nie będę jechał w klasie 1-2 po prostu z tego powodu, że bym musiał mieć naprawdę bardzo mocny samochód. Niektórzy zawodnicy już też zrezygnowali powoli lub powoli rezygnują z tej, często przesiadają się na mocniejsze samochody ze względu, że po pierwsze już się najeździli w tej klasie, a druga sprawa, no też konkurencja robi coraz mocniejsze samochody. Teraz widziałem na sprzedaż silnik 1.1 z górą 1.2 zrobiony na ponad 100 koni plus skrzynia biegów i chłopak chce za to, to jest wszystko nowo zrobione, chłopak chce za to 10 tysięcy złotych. Gdzie tutaj zrobienie silnika 1.4 na około 120 koni kosztowało mnie około 600, może dobra, dajmy, pal licho, 1000 zł. No to 10 tysięcy, a 1000 zł, no to jak sami widzicie, no nie opłaca się po prostu tego Seicento robić za takie pieniądze. No to zdecydowałem się na Honda Civic w klasie 1.4. Samochód będzie tylko i wyłącznie do KJS-ów, do Time Attack. Jeżeli puszczą mnie bez klatki, to Time Attack do KJS-ów. No i Oleśnica standardowo, treningi i jakieś zawody w klasie 1.4. I to właściwie to jest tyle i widzimy się, jak samochód będzie już na podłodze, żeby go zacząć składać powoli. Tam jeszcze na dole może być widać, że też było robione, pomalowane. Tam jeszcze trzeba będzie domalować. Aha, i jeżeli chodzi o farbę tą niebieską, to jest farba Hammerite. Nardze, tak, śmiesznie, nardze. Ze względu, że po prostu miałem puszkę, coś tam mi pozostawało, chyba malowałem wahacze do Cinquecento albo belkę do Cinquecento malowałem tym i stwierdziłem, a dobra, palicho, niech będzie tak pomalowane. To, co jeszcze jest w podkładzie, będzie prawdopodobnie pomalowane czymś takim, farbą makrylową. Mam kilka puszek, co mi pozostawało po starych samochodach.
Tyle. Aha, i jeżeli chodzi o te gwinty tutaj do pasów, są to gwinty wyciągnięte dosłownie z pasów, które są w samochodzie. To są takie dzióbki. Pasy oryginalne miały dwa mocowania dolne, więc po prostu jedno zostało wycięte i spawane w tą stronę, drugie zostało. I tyle. To jest najprostsze, co można zrobić, bo same te blaszki, jakby ktoś chciał kupić te blaszki z tymi gwintami, no to jest straszny koszt, to się po prostu nie opłaca. Jak można to wykorzystać, po prostu co jest na samochodzie. Dobra, to na razie tyle, hej. Zoom. Jestem. Trochę się zmieniło. Kolega dzisiaj przyjechał, właśnie ja go przywiozłem, go zawiozłem, właśnie wróciłem. Robiliśmy dzisiaj podłogę, jak widać już pomalowana. Tutaj, a generalnie samochód już jest, no, jak widać, ogarnięty, jeżeli chodzi o kurz, tak z wierzchu. Do szlifowania to jest zrobione też to, odmalowane. Tam w środku też jest pomalowane. Tutaj jutro będę dopiero malował, bo zabrakło mi po prostu epoksydu i zabrakło nam czasu. Musiałem już go zabić do domu, więc na razie jest tylko tyle zrobione. I jeszcze dodatkowo usunąłem z tamtej strony na dole, usunąłem wygłuszenie i okazało się, że obok komputera, jak widzicie, tam gdzie jest powyżej te troszeczkę białe, tam była ruda, którą też trzeba było wyczyścić i już jest elegancko. Teraz jeszcze to schnie, ale już jest praktycznie suchutkie, bo epoksyd bardzo szybko schnący. Muszę jeszcze pomalować ten element jeszcze raz, bo wszystkie elementy są malowane dwa lub trzy razy. To są i ten element jeszcze raz do pomalowania, powiedzieć, jeszcze jest niedokończony. Tył cały jest do pomalowania epoksydem. Nie tylko tamta część. Tamta część jest pomalowana z tego powodu, że była wyczyszczona do zero, do gołej blachy. I musiałem ją jeszcze raz pomalować epoksydem na szybkości, żeby wszystko było. Jeszcze nic nie wyciąłem, bo się okazało, że kurczę, tarcz nie kupiłem i po prostu no, nie mam czym wyciąć tych elementów. Więc na jutro zostawiam sobie jeszcze troszeczkę pomalowania. Pomalowanie tego elementu. Wycięcie będzie osobno. I można, a jutro zaczynam szlifować już generalnie cały samochód z tej starej farby z chromokaczuka, żeby go szykować do malowania na już kolor bazowy. Fikuśny taki będzie, śmieszny. A jeszcze z takich fajnych rzeczy, to pokazywałem wam wczoraj, że tutaj była rdza. Krystian to wziął, fajnie wyczyścił wszystko. Pomalowałem, próg też już pomalowałem. Trochę jest w czerwony, ale to jest taki bordowy. Po prostu to będzie i tak zakryte, więc to nie ma żadnego znaczenia. Jedna i druga strona jest zrobiona. Próg jeszcze tamten nie został zrobiony z tego powodu, że zajęliśmy się tym. Zabrakło po prostu nam czasu. No, uwierzcie, 7 godzin siedzieliśmy we dwoje przy tym samochodzie. 7 godzin. Przyjechaliśmy o 12, o 19 stąd wyjechaliśmy. I zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rzeczy. A ja jeszcze kable powycinałem, które były w samochodzie niepotrzebne. No to dziewięć rzeczy. 7 godzin. Masakra. I tak, troszeczkę już zacząłem działać. Zacząłem szlifować. Środek już odmalowany, jak widzieliście, chyba wcześniej. Tutaj pozdejmowałem listewki, żeby się dostać wszędzie, gdzie tylko się da. Ja wiem, że jest do gołej blachy, ale no po prostu ten chromokauczuk tak trzymał, że po prostu masakra. Chlorokauczuk, chromokauczuk, obojętnie jak. Dodatkowo tu takie fajne kratki wyszły, że ktoś tutaj naprawiał. Coś mu nie pykło. Ta część jest odtąd dotąd była wstawiona, czyli tutaj jest ten, są niezłe padoły. Po drugiej stronie to samo. Tutaj wszystko wyczyszczone, w środeczku już lekko pomalowane epoksydem, ale to jeszcze wszystko będzie malowane. Druga strona też już wyczyszczona dookoła. Tak jak mówię, na razie już skończył mi się czas, bo dzisiaj sobota. Skończył mi się czas i niestety jutro mam zawody, jadę w dwóch rajdówkach na barwaczu w klasie junior. Więc na razie to zostaje tak jak jest. Jutro będę to wszystko. Jeszcze dach muszę trochę poszlifować, ale to jest maszyna, to jest raz. No i będę mógł zacząć już go podkładować epoksydem i potem już mam kupioną farbę. Wałeczek będziemy zasuwać, prawda? Z takich rzeczy jeszcze tamten próg już został też wyszlifowany, tylko jeszcze podkład i malowanie farbą. Zwykłą akrylową, tak żeby tak jak tutaj jest widać pomalowane, bo to nie musi być idealnie. No i co?
Do poskładania i można powoli zacząć składać samochód. Czyli do pomalowania i można składać samochód. Oczywiście, że trochę parę rzeczy mi brakuje, ale dopiero będę mógł je zamówić na przyszłą wypłatę. No niestety, nie można wszystkiego naraz kupić, bo zostalibyśmy bez pieniążków. To jest właściwie tyle. No zobaczymy jak to wyjdzie. No kolor mam kupiony, pomysł jest na malowanie. Mam nadzieję, że będzie się podobał. Tyle, hej. Dobra, sprawa się przedstawia tak, że niestety tej strony nie mogę złożyć. Już założyłem nowy drążek i nową końcówkę drążka. Z tamtej strony tylko założyłem końcówkę drążka, bo wyrąbana po całości, ale sam drążek jest ok. Nie mogę złożyć tej strony z tego powodu, że guma na przegubie jest uszkodzona. Muszę ją wymienić. No wiadomo, nie będę zakładał wszystkiego, żeby za chwilkę to ściągać. Więc ta strona jest nie do zrobienia na ten moment. Natomiast ruszyłem jeszcze tutaj będzie do zdjęcia kolektor i wydech, bo na kolektorze między kolektorem a wydechem jest szpara i niestety ucieka. To trzeba będzie odciąć i zespawać na nowo. Założyłem już lampę, założyłem ten błotnik, założyłem plastik, to już jest wszystko założone oprócz hamulców. No to wiadomo, hamulce będą później, nowy drążek już, jak widać, raczej końcówka drążka jest założona. No kurde, szkoda troszeczkę, już czasu mi zabrakło. Wiadomo, w tygodniu nie mogę pracować przy samochodzie aż tak długo, tylko parę godzin. Nie wiadomo, trzeba iść spać do roboty. Myślę, że co, że jutro dostanę gumę. Może dostanę gumę. Właśnie tutaj ta guma, no to oczywiście rozebranie tego to będzie trochę upierdlistwo. Żeby to założyć, jakbym miał taką maszynkę do rozciągania gumy, no to by było fajniej. Po prostu by się założył bez żadnego problemu, raz, dwa, tak to trzeba zdjąć. Przegub, no wiadomo, wyczyścić, złożyć na nowo, bla bla bla. No i tyle na razie. No. Myślę, że jutro już ta strona będzie skończona, już będzie można założyć zderzak, maskę, na masce zrobić otwory, na piny rajdowe, założyć rozpórkę górną. No i co? I za niedługo już pierwsza jazda, więc trzymajcie kciuki za mnie, hej.
rada. Dwa. Raz. Przesadziłem. Sanie na dwa. Nie wyłączone. Będzie teraz falował od 800 obrotów do 1500. Tak, i raz do drzwi. Udało się. Gotowy. Może trochę dziwnie wyglądać, ale tutaj jest 185 na 50, a raczej na 55 prawdopodobnie, a tu jest 195. Dałem większą na przód, mniejszą na tył. Tył jest na oryginalnym amortyzatorze, ale sprężyna Einbach, z przodu jest Blichstein B6 i sprężyna, nie, z tyłu jest HNR, z przodu jest Einbach. A jak widać już po pierwszym myciu, tak wygląda dosłownie kolor. Oczywiście tu jeszcze parę elementów jest do założenia, typu listewki, tutaj jakieś listewki, wiadomo, to są te sprawy. Maska już jest założona. Umyty ładnie. Muszę włożyć tam wodę, żeby nie wyjść. Już pięknie, pięknie się prezentuje. Może tego nie widać na filmiku, ale naprawdę jest super, jeżeli chodzi o kolor. Co się okazało? Wyciągnąłem oryginalnego kompa i samochód zaczął normalnie chodzić. Naprawdę, uspokoiły się obroty, wszystko pięknie, fajnie, sprzęgło ładnie chodzi, wszystko pięknie, fajnie, olej zalany, Velvoline 75W90. Nie zalałem MRF-a czy MFR-a od Hondy z tego powodu, że ponoć dziwnie, ludzie mówią, że jedne, że zarąbisty, drudzy mówią, że bardzo niedobry, więc wybrałem średnią półkę.
Nie będę przepłacał przecież. Co zostało jeszcze do zrobienia? Do skręcenia przedni fotel pasażera. Coś jeszcze z takich... A, maska oczywiście, piny do zrobienia na masce. Piny tylne zostaną przesunięte z tej pozycji w tą pozycję, że będą tak. Tam będą tylko po dwa nity. Z tego powodu, że to za bardzo lata, po prostu się rusza klapacza o to tak, żeby to było zamknięte cały czas, bo to się nie nalała, co najśmieszniejsze. No i co? Założenie tablicy rejestracyjnej, odebranie dowodu rejestracyjnego, bo zapomniałem go w ogóle odebrać. No, zrobienie przeglądu. I co? 22 teraz lipca będziemy jechać o Leśnicę, trening, żeby zobaczyć, czy to się nie rozpadnie na tych oponach. Mam jeszcze dwie zapasowe semisliki, ale oczywiście pojadę na letnich, mam jakieś tam letnie założę na szybkości, żeby tylko dojechać do Leśnicy i muszę jeszcze zrobić wydech, żeby był cichy, bo ja pierdolę głośna cholera. I 23 AKR w Łagiewnikach, kajotesik. No tam będzie dosyć ciekawie, mam nadzieję, że nie rozpierdzielę się. I myślę, że to tyle, hej.